Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 26. sesję Rady Dzielnicy 6. Bronowice. Witam serdecznie przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy. Ustalenie porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu sesji 25. Punkt trzeci. Opinia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa kortów tenisowych z zadaszeniem i budowa boiska sportowego wraz z zapleczem przy ulicy Zarzecze 124A, druk numer 224. Punkt czwarty. Zmiana zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, druk numer 225. Punkt piąty. Zmiana zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2013, druk numer 226. Punkt szósty. Oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, do chwili obecnej wpłynęło do mnie 10 wniosków o wprowadzenie do porządku uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy 6. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Będziemy głosowywać wszystkie po kolei wnioski o wprowadzenie do porządku obrad. Czytam wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad 26. sesji Rady Dzielnicy 6. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 26. sesji w 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Będziemy go procedowali, jeżeli Państwo głosujecie, jako druk numer 227. Projektodawcą projektu jest Komisja Edukacji Rady Dzielnicy 6. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pana Artura Siwę, członka Zarządu, poproszę o przeliczenie głosu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzono, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 6 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie, o włączenie do porządku obrad sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy 6 Bronowice, druk numer 228. Projektodawcą jest Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pana Artura Siwę, członka Zarządu, proszę o przeliczenie głosów. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7 porządku. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 26. sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy 6. Bronowice, druk numer 229. Projektodawca, Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pana Artura poproszę o przeliczenie głosów.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 porządku obrad. Przystępujemy do kolejnego wniosku. Wnosi o włączenie do porządku obrad 26 sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 6 Bronowice, druk nr 230. Projektodawcą projektu uchwały jest Komisja Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura poproszę o przybliżenie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9 porządku obrad. Kolejny wniosek. Wnosimy o włączenie do porządku obrad 26 sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dzielnicy 6 Bronowice, druk nr 231. Projektodawcą projektu uchwały jest Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura poproszę o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 10 porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 26 sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 6 Bronowice, druk nr 232. Projektodawcą projektu uchwały jest Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura Ściwek proszę o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 11 porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wnosi się o włączenie do porządku obrad 26 sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Zielony Most, druk nr 233. Projektodawcą projektu uchwały jest Zarząd Dzielnicy 6. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura proszę o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 12 porządku obrad. W punkcie 12 porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wnosi o włączenie do porządku obrad 26 sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 6 Bronowice, druk nr 234. Projektodawcą projektu uchwały jest Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy 6. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura Siwę, członka zarządu, proszę o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 13 porządku obrad. Przystępujemy do kolejnego wniosku. Wnoszę o włączenie do porządku obrad 26 sesji
dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Druk nr 235. Projektodawcą projektu uchwały jest Komisja Informacji i Promocji Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura proszę o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 14 porządku obrad. I kolejny wniosek. Wnosimy o włączenie do porządku obrad 26 sesji w dniu 21.03.2013 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy 6 Bronowice, druk nr 236. Projektodawcą projektu uchwały jest Komisja Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana Artura proszę o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 15. W punkcie 15 porządku. Proszę Państwa, po wprowadzeniu wszystkich wniosków uważam, że punktem 16 porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze inne propozycje zmian do porządku obrad? Ponieważ nie ma więcej wniosków do porządku obrad, stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony.